Moi drodzy, witamy serdecznie w kolejnym programie Gość Dnia. Dzisiaj ze mną Dorota Dobniczak. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Z Dorotą się już znamy trochę czasu, a bardziej z Maćkiem, z mężem, który prowadzi Legion Głogów, ale ty też pomagasz, bo to też warto wspomnieć o tym. Ty masz trochę inne zadanie w Legionie. Ty masz zadanie, żeby pokazać zawodnikom, że można podejść do treningów jeszcze troszeczkę na inny sposób. A mówimy tutaj o jodze, prawda? Bo to jest to główne zadanie. I okazuje się, że ci twardziele, bo nie mówimy o kobietach, które tam też trenują, ale twardziele też odnajdują w tym coś wartościowego, prawda? Tak jest. Tak, niech to będzie wstępem do naszej rozmowy, bo joga w twoim życiu odgrywa bardzo ważną rolę. Ja to brzydko nazwę, ale zafiksowałaś się na tym punkcie, że jednak jest to coś wyjątkowego i daje ci to sporo radości. I na tyle, żeby pomyśleć o wyjeździe. Tak było ostatnio, prawda? Tak, to znaczy wyjazd wyjazdem, ale joga pojawiła się już w momencie, gdy zaczęłam prowadzić zajęcia fitnessowe najpierw, bo najpierw skończyłam kurs z rekreacji ruchowej. On dosyć długi był, bardzo intensywny, dużo wiedzy z niego wyniosłam, ale też postanowiłam prowadzić z moją siostrą Patrycją Kamińską, która też jest zresztą stricte zawodniczką i medale ma również. Zaczęliśmy prowadzić razem typowo pod kobiety. Mąż prowadził dla facetów, wiadomo, że kobiety też tam były, ale my postanowiłyśmy prowadzić coś dla kobiet. Ona bardziej w aerobox poszła, a ja cały czas podglądałam ją, ale cały czas szukałam swojej ścieżki. I nagle w moich zajęciach zaczęły się pojawiać elementy związane z jogą. Na początku może też był i pilates. Zresztą w sumie sama nie wiedziałam, co to jest. Sama się zastanawiałam, na czym te moje faktycznie zajęcia polegają, ale coraz więcej filmików takich, jak już gdzieś szukałam inspiracji, pojawiały się z jogą związane. I mówię, no to coraz bardziej mi się to podoba, ten ruch mi się coraz bardziej podoba, to, że jak próbuję, to mi to wychodzi i to jest takie fajne. I to coraz bardziej do mnie zaczynało przemawiać, ale w pewnym momencie zapaliła się taka lampka, dobra, ty to łapiesz, ale to jeszcze trzeba przekazać innym i trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby ich nie uszkodzić, żeby... Więc zaczęłam pomału szukać typowych warsztatów jogowych, coś, co mnie nauczy, jak uczyć innych, żeby nie zrobić im krzywdy, bo to ruch bo ruchem... Bo sobie odpowiedzialność sporą. Tak, dokładnie. Ruch, Maciek wie o tym doskonale też. Prawda? Ruch ruchem, ale musisz wiedzieć, że dobra, pokażesz, ale jak tego nie wytłumaczysz, to ktoś może sobie krzywdę zrobić, więc wolałam się w ten sposób zabezpieczyć i mówię, dobra, Maciek, czas zebrać pieniążki, bo twoja Dorota jedzie na pierwsze warsztaty z jogi. No i pojechałam na swoje pierwsze warsztaty. Intuicyjnie, jak coś wyszukiwałam, to już to miało taką dużą wartość, bo się później okazywało, że nauczyciele, których od samego początku ogarniałam, to już są na wysokim poziomie, nawet światowym, bo pierwsze moje warsztaty trafiłam do nauczycielki, która już miała poziom światowy, znana była w świecie, nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Ona przeszła właśnie przez pierwsze szczeble, które rozpropagowały asztangę, ten styl, który najbardziej jest mi znany w jodze. Jest to najbardziej dynamiczna forma jogi, najbardziej ciężka dosyć fizycznie. Fizyczna jest strasznie. Jest w niej dużo mniej takiego spokoju, takiego zena, ale uzyskuje się go przez to, że poprzez praktykę dochodzimy do tego stanu, żeby wszystko to wyrównać. Wyrównać oddech, wyrównać ruch i wyrównać stan skupienia tego wzroku, gdzie się podąża za dłonią, za czubkiem nosa, za dłońmi skierowanymi do góry. I wtedy się trzy rzeczy łączą ze sobą. Medytacja, ruch i oddech. I to są trzy rzeczy najważniejsze w jodze. I dzięki temu trafiłam do tej nauczycielki i ona pokierowała moją karierą w taki sposób, że zobaczyła, ogarnia, łapie bardzo szybko ruchy jogiczne, ma już umiejętności prowadzenia zajęć, no to teraz tylko kwestia
przerobienia tego wszystkiego w tą jogową stronę. I tak się w sumie zaczęło. Dwa takie aspekty, które mi przyszły do głowy, jak sobie obserwuję ciebie też, pod kątem tego, co wrzucasz w sieć. I tak pomyślałem sobie, po pierwsze, ciągłe doskonalenie, bo to widać, cały czas to jest, nawet jak pies przeszkadza. Druga sprawa, to tak sobie pomyślałem, że to wcale nie odbiega od tego, co robi Maciek. Pod jakim kątem? Pomyślałem sobie tak, że przygotowanie psychiczne do tego, do tych ćwiczeń, do tej formy aktywności fizycznej, bo jest to aktywność fizyczna, jakby nie była, ale też mentalna, też jest wymagana u takich, powiedzmy, fajterów, wojowników, tak, którzy gdzieś tam się pojawiają. No i aktywność fizyczna, czyli przygotowanie ciała do tego, żeby dane ćwiczenia można było wykonywać, żeby, tak jak wspominałaś, nie zrobić sobie krzywdy. Czyli jest to powiązane. Wszystko jest powiązane, tylko różni się Takie bardzo holistyczne. Tak, bardzo. I ja dlatego uważam, że kickbokserzy, wszyscy ci, co trenują sztuki walki i uprawiają zupełnie inne sporty, to joga im jest wręcz potrzebna, żeby chociaż raz w tygodniu spróbowali sobie jakiegoś takiego innego wysiłku, który ich uwagę skieruje do wnętrza. Bo zazwyczaj jak coś robimy, coś trenujemy, to jest to takie, jak biegniemy, to biegniemy. Nie kierujemy swojej uwagi do wnętrza, nie obserwujemy swojego ciała, jak one się tam zachowuje w środku, jak odbiera ten nasz bieg. A joga nas sprowadza właśnie do tego środka. Ona nas uczy tego, żeby skoncentrować się i wyczaić te takie najmniejsze mięśnie, najdrobniejsze mięśnie, te takie głębokie, które mamy w ciele i spróbować zapanować nad nimi. A jak zaczynamy panować nad tym, co jest u nas głęboko w środku, to nie koncentrujemy się na zewnątrz i wtedy jesteśmy w tej fazie takiego być tu i teraz. Nie jestem w stanie, myśląc o tej głębi swojej, być na zewnątrz, bo to nie idzie w parze. Nie wiem, czy inni tak potrafią, ale jak ja już to odkryłam, to stwierdziłam, że faktycznie, jak już tam wlezę do tego swojego środka i zaczynam kombinować, ruszać te swoje głębokie mięśnie, to nie jestem w stanie myśleć o innych pierdołach. I to jest właśnie joga, która nas sprowadza do takiego zupełnie innego myślenia i to jest często im potrzebne, tym zawodnikom, tym trenującym inne sporty, bo coś innego nam daje, coś innego w nas wprowadza, coś innego fajnego, często dużo trudniejszego, bo nagle się okazuje, że ci, co mają taki bardzo rozbiegany umysł, jak każesz im poleżeć bez ruszania się, to jest najtrudniejsze, co mogli w danym momencie wykonać, co nie? No i tutaj sobie przejdziemy do kolejnego wątku, bo tak jak cię słucham, to chyba to się fajnie łączy z tym, co się wydarzyło w twoim życiu, bardzo istotnego wbrew pozorom, bo tak jak wspominałem, że ty ciągle szukasz i ciągle się rozwijasz, to w pewnym momencie pojawiła się duża potrzeba rozwoju, ale jednocześnie też duży głód na to, żeby poznać coś innego, obcować też z inną kulturą i wejść tak jakby do środka tego wszystkiego jeszcze bardziej. I tutaj właśnie mówimy o tej podróży, która trwała sporo czasu, jak na mamę wychowującą dzieci wciąż, no to jednak wycięłaś sporo czasu wolnego ze swojego życia, żeby pojechać do Indii. Tak. Pojechałam do Indii po to, żeby zobaczyć i dalej się uczyć. Przede wszystkim dalej się uczyć, Ale co cię fascynowało w tym, te korzenie, ten trzon tego wszystkiego, żeby zobaczyć to u podstaw, u naturszczyków, tak można by było to określić. I tu jest właśnie błąd myślenia, bo tak naprawdę Hindusi nie uprawiają jogi. Oni tego nie robią. Jest naprawdę malutki procent Hindusów, którzy ogólnie stricte zajmują jogą i prowadzą swoje szkoły. Jest tam, w Mysore jest akurat jeden z takich najsłynniejszych nauczycieli, który w ogóle to jest duża historia i naprawdę mogłabym o tym długo opowiadać. Jeszcze będzie czas w drugiej części. Tak, dokładnie, więc nie ruszam tego tematu. Są tam nauczyciele, jest jeden bardzo, bardzo sławny, nazywa się Sharad Joyce. On ma swoją szkołę asztangi, do niego przyjeżdżają uczniowie z całego świata, jest ich tysiące.
On to już nie są naprawdę setki, to już są tysiące uczniów, których on wychował. On jak jeździ po świecie i robi swoje warsztaty, to potrzeba jest wtedy zorganizowania nie tylko sali na 50 osób, tylko wręcz sali gimnastycznej. I mata jest obok maty. Tam przerwa między matą to jest taka dosłownie, co nie? Więc to jest naprawdę już człowiek, który wnosi coś bardzo ogromnego tym ludziom i daje tą jogę, którą oni poszukują. A ja pojechałam tam do tych Indii zupełnie przez przypadek. Znaczy zamierzenie było, marzenie było, one gdzieś się rodziło, kiełkowało i nagle dzwoni do mnie koleżanka i mówi: ty Dorota, dostałam się do Mysore. Mówi: wow, fajnie, super, to co, pakujesz mnie do walizki i jadę z tobą, co nie? A ona mówi: to nie jest głupi pomysł, żebyś ze mną pojechała, co nie? Ja mówię: dobra, dobra, przestań. Anka, przestań, daj sobie spokój, co nie? Ale mówi: ty pogadaj swoim mężem i powiedz mu i zobaczymy, co z tego wyjdzie, co nie? No to ja po tej rozmowie z Anką wracam do domu, mówię: Maciek, Anka jedzie do Indii, to ty też jedź. No i ładnie. I ja mówię: zaczęło. Co? Nie, w ogóle się nie spodziewałam takiej odpowiedzi, co nie? To ty też się pakuj i jedziesz. Ja mówię: Maciek, pieniądze, to, tamto. Cały miesiąc to musi trwać, co nie? On mówi: nic nie szkodzi. Dzieci, co wy na to? Mamo, jedziesz, już się pakuj i jedziesz. No to dobra, no to jak już oni byli tak bardzo w tą stronę, no to mi już wystarczyło tylko się zebrać w sobie, poukładać sobie różnego rodzaju rzeczy, jak zgromadzić pieniądze. Wpadł pomysł na to, żeby zrobić zrzutkę, coś. Ja zaczęłam prowadzić zajęcia też w takiej miejscowej, obok poprosili mnie, żebym poprowadziła, bo jakiś tam projekt napisali, że oni chcą też zajęcia jogi, więc mówię, to wszystko już było później do skarbonki, bo jednak koszt wyjazdu jest duży. No jest duży. Samo życie tam, mieszkanie nie jest drogie, bo to są naprawdę groszowe sprawy przy naszych zarobkach, nawet tych najniższych. Ale ten przelot i to wszystko... Najdroższy jest właśnie ten przelot. On kosztuje w zależności, kiedy się kupi bilet. Teraz na przykład jak sprawdzałam bilety, no to na ten termin, na który chciałabym polecieć, to jest koszt teraz, na tą chwilę, to jest ponad 2000, co nie? Więc to nie są małe pieniążki. Ale mniejsze o to. No to one przyjdą, one przyjdą, bo jest cel, w Matrix już poszło, więc to jest tak, jeżeli coś bardzo chcemy, to to do nas przychodzi, co nie? I ja w to wierzę i u mnie się tak na razie ta zasada sprawdza. Prognozujemy sobie pozytywnie. Tak, dokładnie. No to dobra, jesteś tam na miejscu i co ci uderza w pierwszej fazie, jeśli chodzi o zajęcia, jeśli chodzi o samo życie tam? Podróż już w ogóle była bardzo fajna. Jechaliśmy tam, nie wiedząc, czy mamy faktycznie mieszkanie, bo najpierw się skontaktowaliśmy z pośrednikiem, wpłaciliśmy mu zaliczkę i było takie, czy, bo już chodziły głosy, że niektórzy pośrednicy uciekają z pieniędzmi, nabiorą pieniędzy, później super, przyjeżdżasz i... pozytywnej energii tak, się no, więc jechałyśmy tam z dużym znakiem zapytania: Anka, jak się wszystko uda, to się schlejemy. Na takiej zasadzie. Dobra, dobra, wszystko się uda. Ona była bardziej, mniej optymistyczna. Ja mówię: do Anka, no mówię ci, wszystko się uda, wszystko będzie dobrze. On nas nie oszuka, nikt nas nie oszuka, wszystko będzie dobrze. Zajechałyśmy do Bangalore, wyszłyśmy z lotniska i było pełno czarnych twarzy poustawianych na odcinku, nie wiem, 100 metrów. I wszyscy do ciebie machają i wszyscy chcą cię zabrać. A ja mówię: Anka, my mamy załatwionego przecież jakiegoś kierowcę, tak? Mam zdjęcie, na telefonie wysłali mi zdjęcie, jak on ma wyglądać, ale tak patrzę, mówię, oni są wszyscy tacy sami, nie? Który to jest? I każdy ci macha. Anka patrzy na mnie, ja patrzę na nią, mówię: Boże, i co? Wsiądziemy do pierwszego lepszego? Strach niesamowity, co nie? No, i tak gadamy, gadamy, chodzimy, sprawdzamy, chodzimy w to i z powrotem i nagle ona mówi: dobra, to ja już dzwonię, wezmę, poświęcę się, zadzwonię do tego naszego pośrednika. A nie mamy już kart swoich, więc ciężko się nam, ani Wi-Fi nie mamy, ani niczego nie mamy. Mówi: dobra, to ja wkładam z powrotem swoją kartę i spróbuję się ten. Ona już zaczyna kombinować z telefonem i ja nagle się tak obracam, jeszcze patrzę na tych wszystkich Hindusów i nagle taka karteczka się biała pojawia, napis Dorota i Ania.
Anka, dobra, kończ, idziemy, mamy naszego kierowcę. No, pojawił się kierowca, wsiedliśmy, zawiózł nas z lotniska do naszego miejsca, jechało się 4 godziny. Więc już ta podróż, ona była, wylądowaliśmy późno w nocy o 1:00, więc już jechanie nawet tym samochodem i rozglądanie się po tych wszystkich okolic, po tej całej okolicy, to już było fascynujące, właśnie, inne, normalnie te wszystkie widoki. O to cię chciałem właśnie dopytać, bo tak jak rozmawialiśmy sobie poza anteną, bo podróż to jest jeden szok dla organizmu, drugi to jest ta kwestia zestawienia tego, co czasem media nam też sprzedają, prawda, w formie tych Indii, które możemy sobie obejrzeć w telewizji, a z tym, co dostajemy tak naprawdę w rzeczywistości. Jest duża różnica, duża rozbieżność z tymi kolorowymi, fantastycznymi rzeczami. I tak jest. My chodziłyśmy przez pierwsze dni z otwartymi gębami. Wszystko po prostu, jak Japończycy, wszystko byśmy filmowały, kręciły i wszystko było, wow, ty widzisz to, patrz jaki syf, patrz jakie tu piękne, patrz jakie tu kolorowe, a tutaj jest to, a tu śmierdzi, a tutaj znowu patrz, znowu rozpalili kadzidełka, pięknie nie pachnie. Uwielbiałam takie miejsce jedno, gdzie piliśmy kokosy. Dla mnie to była moja telewizja. Ja tam przychodziłam co wieczór, siadałam koło pana z kokosami i po prostu z otwartą gębą oglądałam ten cały ruch, który się tam rozkręcał po godzinie 16. Czyli jest taki dysonans, że jednak jest i taki świat, i taki. Tak, tak. Powiem ci, że wszystko było piękne, fascynujące, dziwne, straszne i te uczucia na okrągło tak cię bombardowały z każdej strony. Nie wiedziałeś, wow, a tu za chwilę, o dobra, to jest brzydkie, to mi się nie podoba, te zachowania. Dlaczego trzeba chodzić ubranym, jak jest tak gorąco? Nie można było chodzić z odkrytymi ramionami. Bluzki na ramionczkach, znaczy chodzili, oczywiście chodzili, ale ich kultura, tak, ich kultura wymagała tego, żeby mieć zakryte ramiona. Mogłeś mieć odkryty brzuch, ale ramiona już trzeba było mieć zakryte. Nie można było chodzić w krótkich spódnicach, krótkich spodenkach, trzeba było nosić długie kiecki albo długie spodnie, co nie? Więc ja się starałam jak najbardziej tego przestrzegać. A i tak, mimo tego, że byłam pozakrywana tak jak należy, to i tak budziłam sensację, bo blond włosy, inny kolor oczu, wszyscy po prostu tak się na ciebie patrzyli. Taka słowianka. Dokładnie. Czas nas goni, więc musimy gonić też do samych zajęć, więc o nich kilka słów, jakbyśmy mogli powiedzieć, dobra, jak to wygląda w tym zestawieniu, bo tak jak wspominałeś na początku naszej rozmowy, może ktoś jeszcze pamięta, że no, były te treningi z osobami tu w Polsce, a tutaj dostajesz już coś zupełnie innego. Tak, i w ogóle pojechałam z takim założeniem. Anka wiedziała, gdzie jedzie. Anka jedzie do swojej szkoły, do konkretnego nauczyciela. Ja jechałam tam z takim założeniem, że jeżeli znajdę szkołę i będzie miejsce dla mnie, to ja tam trafię i ja tam pójdę na zajęcia. Jeżeli nie, to będę praktykowała po prostu, nawet Anka będzie wracała i będzie ze mną robiła praktykę, patrząc na mnie po prostu. Takie było założenie, ale przede wszystkim, że trzeba coś znaleźć i zaczęłam się tam pytać lokalnych, gdzie są jeszcze jakieś inne szkoły. Oni mnie pokierowali, powiedzieli Vinaya Kumar. Okej. Okay. I się okazało, że Vinayów Kumarów to tak jak u nas Janów Nowaków. I że jest ich paru tych Vinayów i każdy ma inną szkołę. Ja miałam trafić do szkoły z asztangą, z tym stylem, z którym jestem już związana. Nagle się okazało, że trafiłam faktycznie do Vinaya Kumara, ale do innej szkoły i inny system się okazał, bardzo podobny do asztangi, ale zupełnie inny. To tak jakby się, nie wiem, wzięło Opla i Volkswagena. Ta sama marka, ale dwa różne samochody, co nie? Więc nagle się okazało, że ja będę robiła zupełnie inną praktykę. Inaczej muszę w niej oddychać, inne będą po kolei pozycje. System trochę podobny, bo te same auto tak samo jedzie, tak samo się zatrzymuje, ale elementy są już inne, co nie? Budowa już jest inna. I mówię, kurczę, praktykuję to już pierwszy tydzień i moje ciało zaczyna lubić ten system, nawet bardziej niż ten asztangowy. Nie wiem, czy dlatego, że ja lubię ogólnie nowości i lubię podejmować co chwilę jakieś nowe wyzwania, cały czas swoim
uczniom, tym, co uczę, przekazuję taką wiedzę, że nie warto się przywiązywać. Ja nie jestem osobą, która się przywiązuje, oprócz tego, że do ludzi, to do takich rzeczy materialnych, zwykłych, rzeczowych się nie przywiązuje. I wy też się nie przywiązujcie, bo ja będę prowadziła zajęcia czasami bardzo, bardzo ciągle, fajnie, tak samo, ale czasami będę wprowadzała coś, co będzie zupełnie inne i będzie dawało wam inne też światło, co nie? A dużo ludzi jest takich, co nie lubi jednak monotonii. To zauważyłam to i może gdzieś mi się też to od czasu do czasu udziela. Chociaż wiem, że jeżeli się praktykuje jeden system, robi się go codziennie w taki sam sposób, to mamy większą świadomość tego, jak nasze ciało postępuje, jak się rozwija albo jak się cofa. Bo czasami jest tak, że coś nam zaszkodziło, coś źle, nieuważnie zrobiliśmy, pojawił się ból, ale jego trzeba przepracować, więc to nie jest tak, że odpuszczamy z praktyką. No i jak to było z tobą? Tutaj zostałaś przy tym? I powiem ci, że tak, zostałam. Zapisałam się do tej szkoły na miesiąc, zapłaciłam. Mogłam się jeszcze zapisać na popołudniowe zajęcia, ale przez to, że za dużo było znaków zapytania, mówię, tutaj jest zupełnie inaczej, więc nie chcę sobie brać jeszcze dodatkowo czegoś na głowę. Ale już po tygodniu chciałam się zapisać na te dodatkowe, bo tak mi się spodobało i wiedziałam, że jest mi to potrzebne, jeszcze ta dodatkowa wiedza. Mimo tego, że oni do mnie mówili po angielsku, a ja z angielskim na bakier strasznie, wystarczyło, że mi pokazał ruch ciałem. On wiedział, że ja nie rozumiem angielskiego, więc mi w inny sposób trochę podchodził do mnie, bardziej indywidualny i mi pokazywał ruchy. Więc ja wtedy bardzo szybko łapałam, on mówił, o, good, good, co nie, że jest dobrze. Ja już po dwóch tygodniach, przez to, że on zobaczył mój progres, mimo tego, że byłam na tych zajęciach przecież pierwszy raz w ogóle w życiu, on zobaczył, że tak u mnie wszystko dobrze postępuje, że już po pierwszych dwóch tygodniach pozwolił mi wejść w drugą serię, gdzie druga seria jest o wiele bardziej skomplikowana, o wiele trudniejsze są asany, to są te pozycje tak zwane. No i ja byłam w szoku. Mówię, co? Już mogę? Bo w ogóle zaczęłam pierwszą serię, bo on powiedział, no to teraz jedne osoby będą robiły jedną serię, a drugie osoby będą robiły drugą serię. Więc ja przekonana, że skoro ja tu przyszłam pierwszy raz, jestem początkująca, więc zaczęłam dalej cisnąć pierwszą serię. A on no, 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 Dorota, to on jego tak mówi, Dorota, Dorota, 2 seconds. No dobra, no to druga seria. I musiałam wtedy patrzeć na te dziewczyny, które tam, czy chłopaków, bo było też trochę chłopaków, trochę dziewczyn. Oni robili drugą serię, no i ja ją też pocisnęłam. Stwierdziłam, że fajnie, ten system jest naprawdę dobry i ja chcę się go uczyć, ale ten miesiąc niestety nie pozwolił mi na to, żeby tak ją super opanować. Nie ma takiej opcji. No tutaj miałem dopytać, bo skoro no, pewnie nie zakończyłaś tego tak jak byś chciała i nie jest głód na to, żeby sięgnąć jeszcze głębiej, to tak naprawdę gdybyśmy popatrzyli, bo musimy zbliżać niestety do końca. Ja wiem, że ty byś chciała jeszcze dużo powiedzieć, bo jest tego naprawdę olbrzymia ilość, ale będzie, obiecuję, że będzie okazja jeszcze, żeby się spotkać. Natomiast gdybyśmy mieli popatrzeć na takie osoby, które fascynują się jogą, których to ciekawi, chcą poznawać siebie poprzez właśnie taką wersję, no, nazwijmy to bardzo kolokwialnie, sportu, próby samego siebie. Czy można z marszu, tak jak ty właściwie, ruszyć w tą część tak, świata tak. I spróbować znaleźć tam dla siebie miejsce? Tak. Powiem ci, że ja jestem zafascynowana, że tam jest właśnie, że tak okazało się tam bezpiecznie. Pytam tutaj o tą otwartość ludzi i o to, otwartość ludzi jest, oni wszyscy, jak podejdziesz, uśmiechniesz się tylko, to oni się od razu do ciebie uśmiechają. Oni nie patrzą na ciebie jak na idiotę. Podejdź do jakiegoś Polaka czy do jakiegoś cudzoziemca i się uśmiechnij. No u nas to nie jest tak normalnie postrzegane. Jak podchodzisz do obcej osoby i się uśmiechasz. On sobie myśli, normalne, nienormalne. Więc, a tam podchodzisz, uśmiechasz się, dostajesz od razu promienny uśmiech na dzień dobry. Od razu chcą ci pomagać. Wręcz proszą cię, jak naprawdę trzeba ci pomocy, to ja ci pomogę. Trzeba cię podwieźć, to ja cię podwiozę. Trzeba pomóc ci coś tutaj znaleźć, ja ci pomogę. No, oni są naprawdę bardzo pomocni, bardzo życzliwi. Wszystko jest takie
wręcz cukierkowe, można by było powiedzieć. Mhm. Jest inaczej, ale jest tak pozytywnie inaczej. Oni odbierają, ale na przykład sporty, jakie uprawiają, to uprawiają zupełnie inne niż joga. Właśnie. Mhm. I to jest dziwne, ale przez to, że tam jest tak duży ruch, oni, tam zasada jest taka, na przykład przy przechodzeniu, poruszaniu się po drodze, że pierwszeństwo ma największy samochód. Mhm. Najsilniejszy, największy. I tak idzie w dół, aż do pieszego. Pieszy w ogóle nie ma żadnych praw na drodze. Oni wręcz jak widzą pieszego, to potrafią przyspieszać nawet motorem czy ten. Ale jak już siadają za kółko, albo jak wychodzą na ulicę, to wszyscy są uważni. Nie ma tak, że idę sobie i nie patrzę, bo mam w nosie, bo mi się zaraz zaświeci zielone światło i ja mam pierwszeństwo. Nie, tam każdy uważa. Tam nie ma stłuczek. Ja nie widziałam przez miesiąc czasu, jak tam byłam, jakiejkolwiek stłuczki. Nie widziałam jakiegokolwiek zdarzenia takiego, że ktoś z kim, dlatego że tam jest ta uważność. I dlatego oni nie uprawiają jogi, bo mają tak dużo tej uważności na co dzień. A joga potrzebuje uważności. To nam się to przyda. I musimy kończyć, niestety. Dobrze. Ale będziemy się widzieć jeszcze na pewno i mam nadzieję, że mam nadzieję, że ci się uda zrealizować kolejny wyjazd i będą kolejne ciekawe historie, a wtedy już bardzo w skupieniu pod kątem i pobytu tam, pewnie porozmawiamy sobie i pewnie pobytu w Polsce po tym, bo też no, wy tego już się nie dowiecie, ale rozmawialiśmy poza anteną, że ten pobyt tutaj po pobycie w Indiach jest bardzo wyjątkowy i też wymaga dużej aklimatyzacji. Dokładnie. Bo to jednak jest szok dla organizmu trochę i dla umysłu. Dorota Dominczak, dziękuję ci serdecznie za wizytę. Ja dziękuję ślicznie, namaste. Dziękuję.